Siemanko, bądziorno, Witam w kolejnym odcinku. Mamy 15 maja 2022 roku. Jest godzina 9.10. Domyślam się, że wszyscy oczekujecie na start sieci Puszczeń, podobnie jak ja. Czekamy na informację, kiedy ona wystartuje w końcu. Szukam przecieków na Twitterze i znalazłem coś takiego. Tu jest właśnie jedna z heksykanek, która właśnie wrzuciła taki oto post że mamy zagwarantowany start sieci w maju. Pulsechain PulseX devs just now. I ktoś tu zapytał o dowody, o źródło tej informacji i ona podaje, że rzuciła właśnie ten filmik. Jest to prawdopodobnie rozmowa z pracownikami Ryśka, z, z właśnie z tą ekipą, która tworzy sieć Pulsechain. I posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia. Mexicans so, and yes. people that came people over. Uh, uh, that, that he does, does know the launch, launch date. Uh, that that does, does. But, but he had he had, he had a he problem. promise oh, R.H. They would tell really him about the launch date. date but what he, he, could he could share, share for sure, for sure right? uh and R.H. was fine with it, with is, is that, that we are definitely for sure we have a guaranteed launch date in May. There's there is this is not this is this is this is straight from kinetic's mouth. Share some information last night that... Słyszeliście, mamy zagwarantowany ster sieci w maju, <coughs> tak więc zostało jeszcze. Miałem już nie mówić tego zdania, tak więc będę to ograniczał jak mogę. Mamy 15 maja, maj liczy 31 dni, zostało 16 dni maja. Miał być środek maja, jest środek maja, a sieć jeszcze nie ruszyła. Drugim tropem, który znalazłem i mówiłem wam już wcześniej, to jest oczywiście dokument The Highest of Stakes. Przez 7 dni mają wrzucać właśnie takie oto fragmenty dokumentu o ryśku i projekcie HEX. To jest już czwarty dzień, czwarty fragment, zostały jeszcze 7 dni wrzucania fragmentów. Co się wydarzy po tych 7 dniach, czyli jeszcze 3 dni zostały, może to jest wskazówka startu sieci, czyli. Za trzy dni. Może. Oczywiście zostawię wam link do Twittera tego właśnie dokumentu. Możecie posłuchać. More powerful stuff. So I didn't know nothing about dating or girls, so I bought a van. So yeah, it's hard to get dates when a van is your vehicle. I didn't know there was a stigma around vans. We got free candy. Do you like candy? They don't, they're not into it, man. Takie oto właśnie fragmenty, wrzuca ten no to dokument. <coughs> Tutaj są kolejne fragmenty, takie 30 sekundowe, 20 sekundowe. <coughs> Czekamy na dokument, tu jest oczywiście strona dokumentu, już ją włączam, już ją Wam pokazuję, mówiłem raz o niej już. Prawdziwa historia najbardziej kontrowersyjnej postaci w świecie krypto i najszybciej rosnącego asetu. Oczywiście chodzi o hexa. Możecie tutaj swojego maila podać, będą Was informować na bieżąco. Co się z dokumentem dzieje, kiedy startuje i tak dalej, i tak dalej. Więc może to jest wskazówka, kiedy rusza sieć pulszeń. Zostało 3 dni wrzucania tych fragmentów może po tych 3 dniach. Nic nie obiecuję. Tylko doszukuje się tropów. Idziemy dalej. To już mogę zamknąć. Jesteśmy na koncie X Grosza. X Grosz pocieszał ostatnio luniarzy, jak widzicie, tutaj na swoim koncie na, na YouTube Wrzucał filmy na temat Terra Luny. Do społeczności, kilka słów powiedział Terra Luna. Tutaj stwierdził, że Pulszczeń może być łatwo nawet dla Terra Luna. Obejrzyjcie sobie te dokumenty. Dokumenty, obejrzyjcie sobie te filmy u X Grosza. Sporo wiedzy, tu oczywiście taktyka, strategia na Pulsejna. To tym bardziej obejrzyjcie. Jeśli czekamy wszyscy na Pulsejna, warto zbierać informacje u można powiedzieć polskiego Guru, naj, najbardziej najbardziej zainteresowanej osoby tym całym pułszeńiem osoby która ma największą wiedzę na ten temat jest można powiedzieć najważniejszą osobą w Polsce skupioną w tematyce Heksa puszczajna puls Xa przynajmniej najbardziej znaną na YouTube na Twitterze na Heksmisji. tak więc polecam śledzić Twittera śledzić YouTube X-Grosza, bo na pewno u niego będzie najwięcej informacji i kiedy ruszy sieć, również będzie tam najwięcej poradników, co z tym dalej robić. X-Grosz ostrzega przed Celsjuszem. Nie Twoje klucze, nie Twoje monety. To jest bardzo ważne hasło w świecie krypto. Trzymanie na giełdzie jest zawsze bardzo ryzykowne, czy trzymanie, czy oddawanie swoich tokenów, przesłanie do innych projektów, gdzie ktoś ma władzę nad naszymi tokenami, również jest bardzo ryzykowne. Tak więc uważajcie, tutaj Moonboye, które cały czas nakręcały wszystkie dokupowania różnych krypto, nawet luny, i dzisiaj, dzisiaj dalej to robią. Widzę, że tutaj właśnie Xeroz informuje, że jeszcze sprzedają bilety. To było 13 maja. Może wtedy po tych wielkich spadkach na lunie pewnie dalej namawiali do kupowania luny. Trzeba uważać na moonboyów. Taki nastawiony tylko na wzrosty, bo to jest bardzo duże ryzyko. Tutaj X grosz łapał bitcoina. Tak więc, jeśli pytacie, kiedy będzie dołek, kiedy bitcoin już osiągnie to swoje dno i odbije, to tutaj jest taka pewna wskazówka, bo X grosz łapał po 27 200 dolarów. Wiem, że spadł bitcoin do 25 ileś nawet tysięcy. Zobaczymy, co się dalej wydarzy na bitcoinie. Idziemy dalej, To Wam mówiłem o kanale Kryptokamikadze, Żebyście mieli na uwadze jego filmy. Nie to, nie to, chciałem sprawdzić. 6 minut mówię, przechodzimy dalej. Jesteśmy na stronie How to Pulse, gdzie możemy sprawdzić sobie, tutaj jest adres poświęcenia na Chain który, który właśnie wysyłaliśmy swoje środki, żeby otrzymać pulsy darmowe. Możemy się dowiedzieć tutaj, ile aktualnie kosztuje Puls, czyli jakbyśmy dzisiaj poświęcali, znaczy token puls. Gdybyśmy dzisiaj poświęcili 1 dolara, ile otrzymalibyśmy pulsów? Cały czas nam liczy, coś nie może się doliczyć. Może się doliczy. Tu niżej mamy informację, ile portfeli poświęcało daną ilość dolarów na poświęcenie na pulsa. Tak więc możemy sprawdzić. Około do 10 dolarów poświęciło 4 1723 portfele Najwięcej portfeli poświęcało do 100 dolarów Jest to 9500 portfeli Do 500 dolarów poświęcało tyle I do 1000 dolarów również Dużo osób poświęciło Prawie, prawie 8000 portfeli 7700 Portfeli poświęcało Tutaj też grube ryby Było parę grubych ryb, które poświęciły naprawdę potężne pieniądze Milion dolarów poświęciło 73 portfele Bardzo przydatna strona Swoją drogą Tutaj bonus. Jaki się należył. Należy, ile portfeli na jaki bonus się załapało. I oczywiście sprawdziłem, czy ktoś jeszcze poświęca na pulsa, co jest w ogóle już bez sensem, bo to się w ogóle nie opłaca. Sprawdźmy, tu jest ten Etherscan, tu jest ten adres wkleiłem poświęcenia i zobaczcie, cały czas ktoś wysyła środki na poświęcenia. Nie są to duże ilości, ale zobaczcie, pół Ethereum ktoś wysłał dwa dni temu, jeden dzień temu, jeden dzień temu, 7 godzin temu. Dwa dni temu, dwa dni temu, no trochę bez sensu jest teraz poświęcać na pulsa, bo cena już jest zaporowa i się już nie opłaca. Tutaj ciężko, nie chcę mi policzyć, ale wiem, że już jest naprawdę to w ogóle nieopłacalne. No, no to jest już naprawdę głupota. Wysyłanie, nawet sam Richard mówił, że to już nie ma sensu wysłanie, aby poczekać na start sieci. Ale pulsix, zobaczmy jak PulseX. Puls nam obliczyło, tak więc dzisiaj poświęcając dolara na pulsixa wysłając ten adres poświęcenia. Otrzymujemy 21 pulsów, co jest w ogóle, jak sami widzicie, kupotą. Za 100 dolarów otrzymujemy 2138 tokenów Pulse X. Gdzie przy poświęceniu za 100 dolarów otrzymywaliśmy milion tokenów Pulse X? Zobaczcie, jaka jest ogromna różnica. Więc tutaj na, puls, na tokenie Pulse, była, jest, różnica jest jeszcze, ogro, jeszcze dużo większa, bo prawie dwa razy dłużej, już dwa razy więcej czasu minęło od. Startu poświęcenia na PULSA niż na PULS XA. I zobaczmy, czy ktoś poświęca jeszcze na PULS XA. Tak samo jesteśmy na iterscan, wkleiliśmy adres poświęcenia i zobaczcie, cały czas ktoś wysyła. Co już jest naprawdę również moim zdaniem głupotą. Ktoś tu jedno Ethereum wysłał 18 godzin temu. Jeden dzień temu, jeden dzień temu. Cały czas ktoś wysyła na poświęcenie. Co jest trochę dla mnie absurdem, bo to się po prostu nie opłaca. Lepiej to po prostu trzymać te Ethereum. Albo wymienić sobie na heksa, czekać na start sieci. Nie, że dostaniemy kopię po tej po tej stronie, to jeszcze będziemy mogli tej, tej heksy wymienić sobie po fajnej, korzystnej myślę, że cenie na sieci Pulsechain. Tak więc ludzie poświęcają. Zostaje wam link do tej strony. How to Pulse? Jest masa informacji. Pulsechain, narzędzia Hex, Ladderboard. Zobaczmy, jak tam Ladderboard. Coś zamula ta strona. Albo mój internet zamula. No ale cóż, już mniejsza z tym. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trochę informacji Wam podrzuciłem. Możecie sami poszukać, sami pobadać temat. I czekamy na start sieci. Życzę miłej niedzieli. Do słyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.